Okej, okay, to zaczynamy. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki, zajmuję się filozofią i od jakiegoś czasu angażuję się w objaśnianie filozoficznych zagadnień na filmowych przykładach. Jest dzisiaj ze mną Michał Woszczyło. Jesteś absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jesteś też dziennikarzem, kulturoznawcą i kognitywistą. Prywatnie pasjonujesz się filozofią, którą uprawiasz z właściwym sobie światopoglądowym synkretyzmem, tak napisałeś, wykorzystując ją w pracy astropsychologicznej. Obecnie mieszkasz w Gdańsku, gdzie pracujesz jako copywriter, rysownik i astrolog na zlecenie. Wszystko się zgadza? Dokładnie tak. Jak to u ciebie jest z tą astrologią i co to w ogóle znaczy praca astropsychologiczna? Skąd takie zainteresowanie i co ono tak naprawdę oznacza? Generalnie wiesz, moje zajmowanie się astrologią wykracza dalece poza to, co jest powszechnie rozumiane pod tym pojęciem. Z tego względu, że jak ktoś, kto nie jest zaznajomiony za bardzo z tematem, słyszy o astrologii, to pierwsze, co mu przychodzi na myśl, to są jakieś takie krótkie opisy, które można znaleźć na ostatniej stronie co bardziej poczytnych kolorowych pisemek i przez ten pryzmat postrzega astrologię. Zresztą, jak gdybyś mnie zapytał przed paroma laty, co ja wiem o astrologii, to bym ci powiedział: no dobra, jestem słonecznym lwem, tak? I to by było wszystko. Natomiast po latach badań i praktyki, przede wszystkim praktyki podpartej teorią, przy czym tej teorii nie było zbyt wiele na początku, z tego względu, że ja te podręczniki do astrologii, z których korzystałem, mogę policzyć na palcach jednej ręki i jeszcze trochę by mi tych palców zostało. Nadmienię też, że była to literatura angielskojęzyczna, tłumaczona bezpośrednio z sanskrytu, dlatego że ja się zajmuję przede wszystkim astrologią wedyjską, która z tą klasyczną, zachodnią, tą bliższą nam europejską, jest spokrewniona o tyle, że na przestrzeni dziejów ta, która jest nam bliższa, ta zachodnia, czerpała z tej wedyjskiej pełnymi garściami, z tego względu, że wedyjska jest bodajże najstarszym systemem astrologicznym i jest też przeto najbardziej dokładna. Minusem jest to, że ona jakby w dalszym ciągu upływu tysiącleci jest spowinowacona z tamtejszym systemem wierzeń, z animizmem, z politeizmem hinduistycznym. I niestety bardzo wielu astrologów, którzy zajmują się Jyotiszą, czyli astrologią wedyjską, w tłumaczeniu z sanskrytu oznacza to światło Boga, to mają takie podejście dosyć ortodoksyjne, z tego względu, że każda z planet tam oznacza jakiegoś boga, Shiwę, Indrę, Wisznu i tak dalej. I ja osobiście się od takiego podejścia odżegnuję i dlatego wtłaczam ten człon psycho, astropsychologia. Dlatego, że według tego, co udało mi się ustalić, nie jest to jakby prawda niezbywalna i myślę, że jeszcze wiele w tym temacie dałoby się powiedzieć i nie jestem w tym odosobniony. Ale te wnioski, do których doszedłem, pozwalają mi mniemać, że nie istnieje coś takiego jak wpływ planet na człowieka. To jest mrzonka, to jest bujda. Tutaj wchodzi na pierwszy plan fizyka i astronomia, z tego względu, że te odległości we wszechświecie, które w ramach naszego Układu Słonecznego istnieją, są po prostu zbyt duże, uwzględniając zjawisko zwane dylatacją czasu, żeby ten wpływ mógł mieć jakiekolwiek znaczenie. Tym bardziej, że Ziemia jest chroniona przed promieniowaniem kosmicznym raz, że przez pas atmosfery, a dwa, że przez tak zwany pas Van Allena, który jest jakby wypadkową prób nuklearnych, które w latach 60. w Stanach Zjednoczonych się odbywały. Więc przykładowo wiązka fotonowa z informacją, która idzie powiedzmy z Saturna w kierunku orbity ziemskiej, ona musiałaby być wysłana z wyprzedzeniem przynajmniej tych około 30 lat, bo tyle Saturn potrzebuje, żeby zaliczyć pełny obieg wokół Słońca, co jakby wskazywałoby nas na mniemanie, że Saturn w cudzysłowie wiedział, że w tym i tym czasie tutaj na Ziemi urodzi się taki i taki człowiek i on dostanie taką i taką alieną cechę.
No jest to cokolwiek śmieszne tłumaczenie. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie tą dylatację, to chcę tutaj przytoczyć ciekawy eksperyment myślowy, który był kiedyś zaproponowany, a który świetnie tłumaczy ten paradoks. Eksperyment polegał na tym, że mężczyzna, który wyrusza promem kosmicznym w kierunku najbliższej nam galaktyki Andromedy, wyrusza tam w dniu, w którym na świat przychodzi jego syn. I on w tym dniu kończy 30 lat i leci do tej galaktyki Andromedy. I oczywiście uwzględniane tutaj są takie zmienne, jak to, że ten statek jest wyposażony w napęd Hawkinga, czyli porusza się z prędkością światła. No i dysponujemy też taką technologią, plus do tego możliwością zapadania w kryosen, że ten człowiek w czasie tej podróży nie zostanie rozerwany na atomy. I on po powrocie z tej podróży wraca na Ziemię i ma dokładnie tyle samo lat, co miał, kiedy ją opuszczał, a jego syn jest jego równolatkiem. Aha. I teraz w kontekście tego, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej, to ten czas, który jest wymiarem czwartym, umownym, względnym, to on w skali kosmicznej nie istnieje. I świetnie to widać na przykładzie astrologii, gdzie bazą dla analiz jakby sylwetki, osobowości, temperamentu i tak dalej, innych składowych po części człowieka, mamy kosmogram urodzeniowy, natalny. I teraz taki kosmogram to stanowi obraz ekliptyki wraz z rozmieszczeniami na dany czas, właściwymi na dany czas rozmieszczeniami planet w znakach i tak zwanych domach astralnych, gdzie planeta odpowiada za konkretną cechę. Znak odpowiada na pytanie, w jaki sposób ta cecha będzie się manifestowała w życiu tego człowieka, a z kolei dom określa dziedzinę życia, w której ta manifestacja będzie zachodzić. I teraz, jeżeli mamy taki kosmogram urodzeniowy, to ten kosmogram urodzeniowy jest stygmatyzujący. Co to znaczy? To znaczy, że on obowiązuje w toku całego życia człowieka. Mamy oczywiście tam takie elementy jeszcze, kosmogramy podziałowe, mamy progresję, to znaczy, że pokazujemy sobie sposób, w jaki ten kosmogram ewoluuje i tak dalej, ale i tak najważniejszy jest ten wykres urodzeniowy. No i teraz należałoby sobie zadać pytanie, czy skoro ten wykres jest niezmienny, on obowiązuje na całe życie człowieka, to jest taki jego stygmat, a przecież planety nie stoją w miejscu, one się cały czas po tych orbitach swoich krążą, no to jak to jest możliwe, że to jest cały czas to samo? Hipoteza jest taka, sięgając do kwantowego modelu wszechświata, że to wszystko, co się dzieje na niebie i to wszystko, co się dzieje tutaj na Ziemi, funkcjonuje na zasadzie synchroniczności, czyli lustrzanego odbicia. I to wszystko się dzieje teraz. I to jest taka, powiedzmy, perspektywa absolutystyczna, która jest może dość bardzo abstrakcyjna i trudna do pojęcia, bo my jednak postrzegamy to coś linearnie. Dla nas on biegnie od przeszłości w teraźniejszość już do przyszłości. Przy czym my cały czas, jeżeli myślimy o czasie i mówimy o czasie, to cały czas jesteśmy tak naprawdę zakorzenieni w przeszłości. Ponieważ jak myślimy o przyszłości, która jest niepewna, która jest niewiadomą, to postrzegamy ją, a raczej chcemy ją postrzegać przez pryzmat swoich przebytych doświadczeń, czyli tego, co już się wydarzyło. I pod tym kątem oceniamy prawdopodobieństwo wydarzenia się tego czy tamtego. Więc jeżeli ktoś został poznaczony jakimiś doświadczeniami, które można by określić z braku adekwatniejszego słowa jako traumatyczne, to wtedy on będzie myślał, że jego przyszłość rysuje się dokładnie w tych samych barwach, lub przynajmniej podobnych. Okej. Wiesz co, myślę, że mam kilka konkretnych pytań, ale w ogóle przeszedłeś do takich kwestii dość szczegółowych od początku. Chciałem cię jeszcze poprosić, żebyś w ogóle krótko powiedział, czym jest astrologia, bo tak jak mówisz, wydaje mi się, że to jest takie pojęcie, które jest niejasne i wiąże się z różnymi skojarzeniami, które często mają pejoratywny charakter. Tak. Chciałem cię jeszcze poprosić, bo wspominałeś o tej astrologii wedyjskiej, tak? Czym ona się różni w zasadzie? Też gdybyś mógł krótko powiedzieć. No i
Może na tym poprzestańmy, bo mówisz o tym wpływie planet na życie człowieka. Rozumiem, że jak mówimy o astrologii tej zachodniej, to to jest właśnie jakiś centralny motyw, dlatego na tym się skoncentrowałeś, tak? Znaczy, to jest generalnie centralny motyw dla astrologii w ogóle. Niezależnie od systemu, który jest preferowany, czy weźmiemy się za astrologię pod kątem wedyjskim, czy weźmiemy się za astrologię pod kątem babilońskim, czy tym europejskim i tak dalej. To jest takie myślenie bardzo. Czy zauważyłem, że generalnie to jest jakby astrologia zastanowi w obecnych czasach zwłaszcza taką figurę, dla wielu osób figurę zastępczą dla tej zdewastowanej figury Boga, osobowego Boga. To znaczy, że jeżeli mamy kryzys religijny, generalnie ogólnoświatowy, który astrologicznie również da się wytłumaczyć, są pewne takie symptomy, które na ekliptyce można zaobserwować. Natomiast to astrologia stanowi jakby alternatywną ścieżkę wiary w coś, co jest nadprzyrodzone. To znaczy, że tak jak podczas liturgii, przykładowo w katolicyzmie, w chrześcijaństwie, dokonuje się przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za siebie i za losy świata na Boga, czyli niejako grzech, pojęcie grzechu, które jest wpisane w ten model, staje się nie tylko jakby możliwością, ale też koniecznością. To znaczy, że człowiek uznaje swoją rzekomą ułomność i wyprasza o to odkupienie i tak dalej, bo obiecuje poprawę. Tak samo jest w przypadku astrologii, z tą różnicą, że pod kątem tego osobowego Boga zastępują takie zdeifikowane reprezentacje planet. I to jest oczywiście spuścizna po antycznym porządku społecznym, bo przecież jest oczywiste, skąd wywodzą się nazwy planet. Mamy Jowisza, czyli Jupitera, mamy Saturna, Kronosa, Merkurego, Hermesa i tak dalej. Wchodząc ci w słowo, jest taki filozoficzny wątek, który pewnie kojarzysz. Ucieczki od wolności albo tej sartrowskiej złej wiary. Sartre zwraca uwagę na to, że bycie odpowiedzialnym za swoje życie jest dla ludzi czymś wyjątkowo problematycznym, obciążającym, i że tak naprawdę wolność jest czymś, czego my pragniemy w ograniczonym stopniu, a ona ma ciemną stronę. Łączyłbyś to właśnie z czymś takim, że to jest jakaś forma złej wiary, czyli zakładanie, że jeżeli to nie jest jakiś tam, nie wiem, determinizm tak teistycznie pojmowany, to po prostu przyszłość jest zapisana w gwiazdach i w tym wypadku ta astrologia byłaby takim wentylem, czymś, co pozwala uciec od wolności i uniknąć tego ciężaru odpowiedzialności za samego siebie. Zdecydowanie tak, jest to tego typu podejście i działa na takiej zasadzie w modelu postrzegania tego przez przeciętnego człowieka, że jest astrologia trąci taką konotację eschatologiczną. Z tego względu, że jest takie mniemanie, ludzie mają takie mniemanie, że tak, przyszłość jest gdzieś tam zapisana. I my jakby nie mamy na to większego wpływu, możemy się tylko temu poddać. I ja osobiście jestem rozpięty między tymi dwiema skrajnościami. Z jednej strony zauważam, że my mamy tą wolę, przy czym pozostaje wciąż otwarte pytanie, czy ta wola i tak nie jest ograniczona w ramach poznania, które w zasadzie rozszerza ekspansję myśli na świat. Bo tutaj należałoby zadać takie pytanie. Jeżeli na przykład właśnie Sartre, którego przytoczyłeś, powiedział coś takiego, że człowiek został wrzucony w świat, to moje pytanie brzmi, czy to nie tyle człowiek został wrzucony w świat, ile ten świat tkwi w człowieku, a człowiek nie tyle jest zakorzeniony w tym świecie, ile przechodzi obok niego w trakcie swojego życia i wchodzi z nim w międzyczasie w różnorakie interakcje. Bo teraz, jeżeli my istniejemy w tym świecie i postrzegamy ten świat tak, jak chcemy go postrzegać i widzimy to, co chcemy widzieć, a nie to, co jest, przynajmniej bardzo rzadko widzimy to, co jest, to pytanie jest takie, czy jaka jest zależność między tym światem a między naszym jestestwem? Czy to się da w ogóle podzielić esencjonalnie, a nie tylko fizycznie, bo fizycznie naturalnie jesteśmy oddzieleni,
Chociaż tutaj też jest wątpliwa rzecz. Dlatego, że przed paroma laty uczestniczyłem, już to słowem dygresji powiem, w takiej konferencji zatytułowanej Dlaczego jesteś gwiezdnym pyłem? I tam był człowiek, który w sposób dla mnie fenomenalny tłumaczył te zagadnienia z punktu widzenia fizyki, po prostu, i biologii molekularnej, że to, co, wszystko to, co jest we wszechświecie, między innymi fizyczna struktura planet chociażby, składa się z tych samych pierwiastków, które występują naturalnie w ludzkim organizmie, które tego człowieka budują od strony biologicznej. Więc już nawet pod tym kątem, oczywiście uwzględniając to, że promieniowanie to kosmiczne by oddziaływało, o czym już żeśmy sobie powiedzieli, że tak nie jest, miałoby to sens z punktu widzenia biologii. Ale to już mnie wtedy naprowadziło na pewien taki, na pewną ścieżkę badania, że jak to tak naprawdę jest. Czy istnieje jakaś zależność między tym, co się dzieje na niebie, między tym, co się w ogóle dzieje na świecie, w kosmosie, we wszechświecie, a tym, co się dzieje w człowieku. Czy to jest, czy to funkcjonuje na zasadzie wpływu, czy to funkcjonuje na zasadzie takiej synchroniczności, że to jest wszystko swoim wzajemnym odbiciem. Okej. Wiesz co, ja nie jestem przekonany, czy wszystko dobrze rozumiem, do tego może zaraz przejdę, ale jeśli chodzi o te ostatnie fragmenty twojej wypowiedzi, to wyobrażam sobie, że chodzi mniej więcej o to, że te oddziaływania, bo mówiłeś o świecie, o tej sytuacji, że człowiek tkwi w świecie lub obok rzeczywistości. Pytanie, jak to tam problematyzujemy, czy konceptualizujemy. I z takiego i codziennego, i naukowego punktu widzenia zakładamy, że związki przyczynowo-skutkowe, które istnieją pomiędzy człowiekiem a światem, to są związki naturalne. I to jest w ogóle taki temat, bo ja też wspominałem ci, że te tematy to nie jest w ogóle moja bajka. Ja też zazwyczaj, jak jakoś się tam charakteryzowałem, biorąc udział w różnych konferencjach naukowych, gdzieś tam występując, to mówiłem, że interesuję się sceptycyzmem. I tak jest, że ten sceptycyzm był mi bliski, to znaczy nie wiem, czy teraz jest miejsce i czas, żeby jakoś szczegółowo o tym mówić, ale ja uważałem, żeby się nie wplątać zbyt mocno w jakieś takie sfery zagadnień, sfery intelektualne, gdzie już w zasadzie nie jestem w stanie stwierdzić, czy stąpam po stabilnym gruncie, czy nie, czy to są interpretacje, czy to są jakieś moje projekcje, czy to jest wyraz myślenia życzeniowego. I w związku z tym, pomimo tego, że się zajmuję filozofią, to miałem wrażenie, że w różnych dziedzinach filozofii mogę zrobić tylko parę kroków, bo później już zaczynam się wplątywać w to wszystko i to było dla mnie problematyczne. I takie powracanie do punktu zero, ja też jako osoba interesująca się hermeneutyką zakładam, że czegoś takiego jak punkt zero, gdzie się pozbywasz wszelkich przesądów, nie ma, więc myślę, że to jest niemożliwe, aczkolwiek poniekąd tak to sobie wyobrażałem, że robię kilka kroków do przodu, ale to kwantum niepewności jest już za duże, więc ja robię jeden krok do tyłu i uważam na to, jak się poruszam w tej dziedzinie. Aczkolwiek, jeśli chodzi o te zagadnienia, o których mówisz, no to ja wspominałem o tym w poprzedniej rozmowie z Szymonem, wspominałem też o tym w takim materiale na temat polecanych przeze mnie książek, że wydaje mi się, że droga do filozofii obecnie wiedzie przez filozofię nauki i przez krytykę nauki. I ja sobie naukę wyobrażam mniej więcej w ten sposób, że nauka działa na takiej zasadzie, że zarzuca na rzeczywistość taką sieć, która pozwala wyłapywać z rzeczywistości różne rzeczy, ale oczka w tej sieci wciąż są dość duże i mnóstwo rzeczy może przez te oczka przelatywać. I problem z nauką też w wielu wypadkach jest taki, że ona sama ustanawia kryteria swojej efektywności. No i jest taki temat, który w filozofii nauki jest podnoszony nieraz, że nauka opiera się na naturalizmie i na materializmie w pewnym sensie. Jest taki tekst Kazimierza Jotkowskiego, zdaje się, Nienaukowy fundament nauki, w którym Jotkowski wspomina o tym, że chociaż nauka stosuje różne procedury, które się sprawdzają, na przykład operuje tym falsyfikacjonizmem. Do tego też chciałem przejść w kontekście astrologii, tego jak ją tam waloryzować, jak ją oceniać w ogóle, to sam fundament nauki nie poddaje się tym procedurom. To znaczy on nie spełnia wymogów naukowości, bo jeżeli to jest naturalizm, powiedzmy, czyli przekonanie, że
badamy tylko zjawiska naturalne. To też jest ciekawe w nauce, wydaje mi się, że nauka często nie jest zbyt samoświadoma filozoficznie i na przykład jest tak, że w nauce na pierwszym planie jest naturalizm metodologiczny, czyli przekonanie, że my badamy tylko zjawiska naturalne. I to jest uzasadnione, wydaje mi się, bo to jest część tego, co nauce gwarantuje skuteczność różnych przedsięwzięć, a z kolei naturalizm metafizyczny, czyli założenie, że istnieją tylko zjawiska naturalne, to jest jak gdyby coś, co wynika z tego naturalizmu metodologicznego. To znaczy tutaj ten porządek jest trochę odwrócony. Po prostu naukowcy nie stawiają takich pytań w wielu przypadkach, czy istnieją tylko zjawiska naturalne, czy istnieją jakieś inne zjawiska. Po prostu takie są te procedury i to jest częściowo presuponowane przez te procedury. No ale właśnie, tutaj pojawia się to całe spektrum problemów, o których już wspomniałem. Czy my jesteśmy w stanie wykluczyć istnienie jakichś innych zjawisk? I czy nie jest tak, znaczy myślę, że tak jest, że ten naturalizm, materializm, jeżeli o nim mamy też mówić, chociaż z materializmem sprawa jest nieco bardziej problematyczna w nauce, on jest przyjmowany dogmatycznie, powiedziałbym. To znaczy te uzasadnienia, które podpierają te stanowiska, one są dość chwiejne i one nie są jakieś tam, nie wiem, w 100% przekonujące, bo też trudno byłoby to uzasadnić, dowieść tego, że istnieją tylko zjawiska naturalne, powiedzmy. No a to wszystko, o czym ty mówisz, w ogóle to, co tkwi u podstaw astrologii i też tych naszych dzisiejszych tematów, czyli okultyzmu, spirytualizmu, to wiąże się z przekonaniem, że mogą istnieć też inne typy zjawisk i inne typy oddziaływań przyczynowo-skutkowych. I rozumiem, że chodziło ci właśnie o coś takiego, że mogą istnieć inne typy oddziaływań przyczynowo-skutkowych, które nie są naturalne i właśnie coś takiego jak okultyzm zajmuje się badaniem tych oddziaływań i astrologia podobnie. Co myślisz o tym wszystkim, do czego się odwołałem? Jakoś mniej więcej dobrze to sobie wyobrażam? Znaczy generalnie bardzo, bardzo, bardzo istotne i potrzebne jest przepuszczenie astrologii przez pryzmat tego kryterium falsyfikacjonizmu Popera. Bo teraz zobacz, jeżeli generalnie, i to zresztą nie tylko astrologii, ale w ogóle wszelkiego rodzaju fenomenów, których jakby z racjonalnego punktu widzenia nie da się wyjaśnić, przynajmniej trudno to zrobić. Bo teraz, jeżeli mój punkt widzenia na to jest taki, że jeżeli mówimy o czymś, czy czymkolwiek, cokolwiek to będzie, że tego czegoś nie da się udowodnić, to mamy przez to na myśli niemożność ustalenia istoty tego czegoś w obrębie przygotowanych kategorii poznawczych. To znaczy, że nasze poznanie zdradza swoją hermetyczność, która jest uzależniona od jakby równie szczelnego, ale przez to też wybiórczego konceptualizmu. I teraz wiedzie nas takie podejście do konkluzji, że to, co możemy uznać za wiedzę, to ta wiedza jest wobec wiary każdorazowo wtórna. Przy czym wiara stanowi warunek niezbędny, to jest konieczny do tego, ażeby ten pęd ku wiedzy w ogóle mógł zostać przez nas uzgoteczniony. No bo czym jest coś takiego jak dowód? Dowód jest potwierdzeniem słuszności wiary w charakter przedmiotu badań, który podlega procesowi weryfikacji. Bo i tym właśnie jest weryfikacja. Czyli jakby szczególną zasadność znajduje to w dziedzinach humanistycznych zwłaszcza, których wymiar praktyczny każe by opatrywać się prędzej mianem sztuk, aniżeli nauk. Bo jednak jeżeli nauka ma swoją własną metodologię i potrzebuje konkretnych, zaimprowizowanych i zainscenizowanych warunków, w których może dane badanie zostać przeprowadzone, z oczekiwaniem danych rezultatów, które to oczekiwanie również podlega weryfikacji, to znaczy może okazać się błędne, to ta nienaruszalność kategorialności w naukach, a bardziej sztukach humanistycznych, jak ja wolę mówić, nienaruszalność kategorialności podmiotu, czyli mojego ja, osiągnąć dałoby się jedynie w specjalnie w tym celu zaimprowizowanych warunkach badawczych, dysponując przy tym pełną wiedzą zarówno na temat badanego podmiotu, jak i tych warunków, które są stwarzane, żeby ten podmiot badać. I tu wchodzi problematyka świadomości, bo wiesz, miałem kiedyś, całkiem niedawno,
nazwijmy to, scysję z pewnym człowiekiem, który prowadzi swoją działalność, nazwijmy to, psychoterapeutyczną. I dyskutowaliśmy o właśnie fenomenie świadomości. I próbowałem mu wykazać, że nauka nie jest i nie będzie w stanie zgłębić fenomenu świadomości z tego prostego powodu, że jeżeli ustalamy sobie jakieś kryteria badań, które są potrzebne, jeżeli badamy rzeczywistość fizyczną, to tym, co przystępuje do badania, jest właśnie świadomość, jest moje ja. A to moje ja jest plastyczne, to znaczy, że ono wchodząc w interakcję ze światem zewnętrznym i przemodelowując, redefiniując swój świat wewnętrzny, cały czas przepuszcza to, co uznaje za rzeczywiste, przez pryzmat swojego postrzegania. Od tego się nie da uciec. Zwłaszcza w takich dziedzinach jak psychologia, wszystko to, co jest związane z człowiekiem. Bo widzisz, w matematyce jest troszeczkę inaczej, w fizyce też. Są pewne prawa, które my odkrywamy. My nie tworzymy tych praw. My tworzymy jedynie wzory, które abstrakcyjnie dają możliwość opisania tych mechanizmów, ale te mechanizmy już są wbudowane w ten świat. No, wiesz co? Jedynie możemy... Sorry, że ci wchodzę w słowo, ale myślę, że to, o czym mówisz teraz, to nie jest wcale oczywiste. Myślę, że to jest jakby takie stanowisko polemiczne i z tego, co wiem, to nawet gdzieś tam w filozofii i nauki, w filozofii matematyki dyskusje na ten temat się toczą. To znaczy nawet jeśli chodzi o jakieś prawa matematyczne czy prawa fizyki, no to też mielibyśmy problem z tym, o czym powiedziałeś wcześniej, to znaczy z rozróżnieniem treści naszego umysłu, jakichś kategorii, które my projektujemy na rzeczywistość, a to miałoby tkwić po prostu w niej. No teraz w kontekście stricte astrologii, gdzie można by i należałoby w tym miejscu zadać pytanie, czy astrologia działa? Bo to jest pytanie, które najczęściej się powtarza. Jednak za tym pytaniem kroczy kolejne. Co to właściwie znaczy, że działa? Że w zasadzie terminem synonimicznie zamiennym dla działa jest funkcjonuje. Ale skoro funkcjonuje, to znaczy, że w kontinuum czasoprzestrzennym występuje podstawowa przyczynowość i odpowiadający jej rezultat, z których ten drugi określa o wpływie aktywności pierwotnej na wtórny doń efekt. Tak? Więc teraz... Jeżeli mówimy, pytałeś, powracamy tutaj do tego pytania, pytałeś mnie, czym jest astrologia, tak jakbym miał krótko powiedzieć. Tak. Astrologia nie jest sztuką wróżenia z herbacianych fusów, w cudzysłowie, tylko jest sztuką badania natury czasu, a ściślej śledzenia cykliczności tych wpływów temporalnych, czyli czasowych, w perspektywie losów człowieka w tym świecie, który ten człowiek zamieszkuje. Okej, okay. No wiesz co, w ogóle też myślę, że powinniśmy objaśniać jakoś jaśniej te różne wątki, do których się odwołujemy, te stanowiska, do których się odwołujemy, bo myślę, że mam wrażenie, że do tej pory jest sporo takich skrótów myślowych w naszej dyskusji. I na przykład rozmawialiśmy o tym falsyfikacjonizmie, a nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę z tego, co to jest. Falsyfikacjonizm to jest takie stanowisko filozoficzne, które opracował Karl Popper i to miałoby być kryterium naukowości zdaniem Karla Poppera i ono do tej pory funkcjonuje. Zdarza mi się czytać jakieś książki popularno-naukowe, książki pisane przez naukowców i oni wciąż ten falsyfikacjonizm chętnie przyjmują. No i ta podstawowa zasada tutaj jest taka, że jakby przedmiotem nauki, tym co naukowe, jest to, co można sfalsyfikować hipotetycznie, to znaczy można wziąć jakieś twierdzenia, które uchodzą za naukowe i dowieść, że one są fałszywe, dowieść, że one są nieprawdziwe, to znaczy można byłoby przeprowadzić jakieś eksperymenty, w ogóle stawiając pewne tezy, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie przypadki, w których dowiedlibyśmy tego, że to, w co wierzymy, jest nieprawdą. No i to jest takie kryterium, które wydaje się być niewinne, aczkolwiek Popper zwraca uwagę na to, że wiele twierdzeń, które my wygłaszamy, nie spełnia tego wymogu. To znaczy wiele twierdzeń, które wygłaszamy, jest niefalsyfikowalne. To są twierdzenia niefalsyfikowalne i one w związku z tym są nienaukowe. No i właśnie ciekawe jest to, że z tego, co pamiętam,
to Popper, podając przykłady tych, bo Popper pracował nad kryterium demarkacji, to znaczy próbował rozróżnić to, co naukowe, od tego, co nienaukowe, To, co spełnia te wymogi, które on opracował w ramach tej swojej koncepcji, od tego, co ich nie spełnia. No i podając przykłady pseudonauk, pisał na przykład o marksizmie, o tym, że marksizm jest w stanie na przykład jest tak elastyczny, że może bronić swoich twierdzeń w nieskończoność. To znaczy, nawet jak ktoś czyta gazetę, powiedzmy, to w bezpośredniej treści jakichś artykułów może widzieć jakieś tam mechanizmy ideologiczne, ale jeżeli ta treść artykułu jest zupełnie inna, to marksista może to widzieć jako jakieś przemilczenia ideologiczne. Za każdym razem wychodzi na swoje tak naprawdę. Podawał też przykład psychoanalizy, to znaczy zwraca uwagę na to, że twierdzenia Freuda, interpretacja snów, to, że na przykład kobiecie śni się piekarnik i to oznacza, że ona ma jakiś problem tam, nie wiem, z ciążą, to jest jakiś symbol ciąży, tego, że nie wiem, chciałaby mieć dziecko albo tam się nie uporała z jakąś minioną ciążą i tak dalej, no to wszystko może być inspirujące, ale tego nie da się sprawdzić, nie da się sfalsyfikować tych teorii. I w związku z tym to jest pseudonauka, a nie nauka. No i Popper, z tego co pamiętam, podawał też przykład astrologii jako czegoś, co jest właśnie pseudonauką i co jest niefalsyfikowalne. No i to, o czym mówisz, to przyznam szczerze, że trochę tak brzmi. To znaczy, to może być ciekawe i inspirujące, no ale jakby jak tu cokolwiek sprawdzić, jak to sfalsyfikować, jak w ogóle ja, słuchając tego, co mówisz, miałbym hipotetycznie zorientować się, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, jak miałbym się ustosunkować do tego. Tutaj powracamy do tego wątku, że wszystko, co dotyczy człowieka, jest to właśnie jest niefalsyfikowalne. Wszystko, co co dotyczy jego jestestwa, w sensie psychicznym, jego psychę. Ponieważ ta psycha jest plastyczna, ona nie jest stała. To nie jest jakaś wartość, którą da się zmierzyć, gdzie ta miara nie podlegałaby jakiejkolwiek jakby debacie, dyskusji, nie byłaby niepodważalna. I teraz, jeżeli mówimy tutaj o astrologii, o tej synchroniczności, to sama koncepcja tego, że jakakolwiek planeta wpływa na los człowieka, jest chociażby z punktu widzenia astrofizyki błędna. Natomiast ja zawsze mówię, że planeta stanowi reprezentację. Ale reprezentację czego? Reprezentację archetypu. A co to jest archetyp? Archetyp to jest zestaw cech przynależnych do konkretnej dziedziny, do konkretnego kryterium sfery życia człowieka. I teraz można by zadać pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś przyporządkował do danej planety taki, a nie inny archetyp. To jest wynik tysiącletnich badań. Badań rozumianych nie w tym sensie, że ustalamy sobie, rozumianych tak naukowo, że ustalamy sobie metodę, która stwarzamy warunki, w których oczekujemy, że dany rezultat nam się sprawdzi bądź też nie, tylko obserwujemy siebie i świat wokół. To znaczy, że wszystkie te rzeczy, wszystkie te cechy, które człowiek reprezentuje, także również cechy fizyczne, fenotypiczne, wyglądu, możemy zaobserwować w naturze. I to się nazywa generalnie filotaksją. To jest zjawisko odwzorowywania pewnych modeli, które występują w przyrodzie. I najbardziej powszechnym takim modelem, takim wzorem jest spirala. Jakbyś mógł teraz, czy byłbyś w stanie wymienić występujące w naturze wzory spiralne, które występują zarówno w skali mikro i w skali makro, gdzie ten wzorzec jest powtarzalny. On przybiera różną formę rozmiarowo, ale esencjonalnie jest ten sam. Tak, tak. No kojarzę w ogóle jakieś tam materiały wideo, w których coś takiego się omawia. Chodzi o taką spiralę w kształcie ślimaka też, tak? Najczęściej. Tak jest. No i widziałem, że ona tam się powtarza gdzieś i w
w świecie roślin i jakieś tam analogie w kosmosie można znaleźć, no ale jakby co z tego miałoby wynikać? To chodzi też o takie twierdzenie, które czasami gdzieś tam się przewija, że istnieje mikrokosmos i makrokosmos i że to jest właśnie jakieś odbicie, tak jak mówisz. I jest też taki wątek, który ja miałem nadzieję, że może poruszymy, filozofii wieczystej. Jest taka książka Aldusa Huxleya, ja właśnie teraz miałem okazję ją przejrzeć, gdzie Huxley częściowo komentuje różne fragmenty, ale to są generalnie wypisy z różnych ksiąg religijnych. I Huxley stawia tezę, że w zasadzie we wszystkich religiach i w tradycjach ludowych tak samo można znaleźć tą samą treść, wydestylować z nich tą samą treść, że to jest jakieś uniwersalne doświadczenie ludzkości, które jest po prostu wyrażone na różne sposoby. No i generalnie ta filozofia wieczysta kręci się wokół tezy, że wszystko jest jednością, że jakby we wnętrzu człowieka, tak jak pisaliśmy na temat Junga, powiedzmy, istnieje jakaś tam jaźń, i jak człowiek zstępuje w głąb samego siebie, tak jak może to czynić w ramach buddyzmu, to zdaje sobie sprawę z tego, że ego jest iluzją, no i jest w stanie się utożsamiać z rzeczywistością. No i generalnie wszystko sprowadza się do tego, że rzeczywistość jest jednością, zależy jak ją tam interpretować. Zazwyczaj zdaje się, że to się interpretuje jakoś tak heglowsko, to znaczy, że rzeczywistość jest duchowa, to jest jakiś idealizm ontologiczny, powiedzmy. Ale masz na myśli właśnie coś takiego, że te spirale, że to miałoby odnosić się do tego, że wszystko istnieje jakieś powinowactwo pomiędzy poszczególnymi elementami rzeczywistości, tak? No ale co właśnie miałoby z tego wynikać? Z tego wynika jakieś stanowisko filozoficzne, stanowisko metafizyczne na temat natury rzeczywistości? Generalnie tak. Tutaj się odniosę się do tego pytania, które mi zadałeś, mianowicie tego, czy jest możliwy bezpośredni wgląd w jakąś wyższą prawdę. Czy człowiek może do tego dojść? I myślę, że tak. I w zasadzie nie ma jakiegokolwiek innego sposobu, żeby do tej prawdy dojść. I o tym właściwie mówi gnoza, czyli właściwie z greki gnosis, czyli wiedza, poznanie. Dlatego, że gnoza jest właśnie metodą najwłaściwszą, bo ona spełnia kryterium użyteczności w dochodzeniu do prawdy. I tak naprawdę do prawdy nie można dojść, w cudzysłowie, można ją jedynie odkryć. I to odkrycie oznacza spotkanie w centrum jestestwa z samym sobą, które zachodzi w pełnym spektrum opozycji, które współtworzą charakter jednostki, tego kogoś, kto do tej prawdy tam dochodzi. I teraz co przez to rozumiem? Że czym jest tak zwana pustość, która pojawia się w buddyzmie, kiedy umysł jest w stanie dżiany, czyli wyciszenia, skupienia, jak to się modnie mówi teraz, sfokusowania na tym jednym przedmiocie rozważań, to czym ta pustka jest? Jeżeli mówimy o tym, że coś, że, stosujemy pojęcie nic, to nic zawsze jest czymś, bo ciemność również jest czymś, a to nic stanowi wysłowione świadectwo uzmysłowionego braku tego czegoś. Czyli, że tego czegoś po prostu nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale to, co widzimy, określamy mianem tego nic. I ta pustość czegokolwiek jest w zasadzie ni mniej, ni więcej, tylko stanem apriorycznym dla wszystkiego, co podług relacji zmysłów, tego, co my jesteśmy poznać, będąc w zmysły wyposażeni, opatrujemy mianem istnienia. I to również tutaj jest przydatne takie pojęcie z Greki, którym operował Jung, czyli tak zwana pleroma. Stan pleromiczny to jest taki, w którym istnieje niepodzielność wyrażona w potencjale do różnicowania. I z perspektywy fizycznej jest ona nieuchwytna, ponieważ komplementarny charakter obiektów postaciowo i pojęciowo względem siebie odrębnych objawia się nam z racji zróżnicowania tychże. To znaczy, że ja mogę na przykład podnieść ten kubek ze stołu i powiedzieć, że ten kubek jest czymś innym niż ten stół. On nie stanowi jego integralnej części i będę miał rację, bo on postaciowo fizycznie jest różny, tak samo jak ten stół. Więc jeżeli chodzi o umysł,
to też spokój, który dla jakby wielu zaangażowanych w nie, dla wielu zaangażowanych w ten proces w niepokój tożsamy ze śmiercią potrzebuje niepokoju, który każdorazowo inauguruje poszukiwanie i nadawanie temu poszukiwaniu sens. Że dopóki działamy, dopóki myślimy, dopóki funkcjonujemy, dopóki przejawiamy jakąkolwiek aktywność umysłową i fizyczną w tym świecie, to dopóty towarzyszy nam niepokój. I teraz, czy jest jakaś siła, która za tym wszystkim stoi, która sprawia, że te wzory, o których myśmy wspomnieli, one występują w różnych skalach, i w tych mikro, i w tych makro. Miałem kiedyś taką dyskusję, wiesz, z człowiekiem, który wyznaje. Zajmuje się taką bardzo dość młodą w skali jakby akademictwa polskiego dziedziną, jaką jest radykalny konstruktywizm. I radykalny konstruktywizm jest tak naprawdę również, podobnie jak astrologia, próbą wytłumaczenia sobie pewnego porządku, który istnieje w świecie, ale bez odnoszenia się do Boga. Jakby zastępuje tego Boga pojęciem samoorganizacji. To znaczy, że pewne struktury, które występują w świecie, one się samoorganizują. No ja mu zadałem takie pytanie, temu człowiekowi, czy odpowiadając na ten jego postulat, bo on twierdził, że świadomość może być produktem samoorganizacji. Że samoorganizacja jest pierwotna, a świadomość jest wtórna wobec niej. To teraz, jeśli ta świadomość miałaby być, jak uważa on i wielu innych, jedynie produktem samoorganizacji, którą to później notabene zaczyna ona, czyli ta świadomość, dysponować, to wyjaśnienia wymaga taka kwestia, za sprawą czego energia kształtuje materię. Jeżeli materia jest stanowi skondensowaną postać energii, która nigdy nie ginie, ona jedynie zmienia formę. Bo skoro samoorganizacja już zaistniała jako pierwsza, a jej początkowa nadrzędność wobec świadomości jako jej postulowanego wytworu staje się podrzędnością, to czy nie wychodzi w taki, nie, jakby nie pokazuje się to zastanawiającym, jakoby ta samoorganizacja była już z gruntu świadoma, sama w sobie, bo jeżeli coś jest samo w sobie, jeżeli coś się samo organizuje, to znaczy, że ma cel. Organizacja musi mieć cel, bo musi znamionować funkcjonalność. Wiesz co, właśnie wydaje mi się, że to jest coś takiego, są takie głosy, być może się z nimi spotkałeś, że najważniejszym filozofem w ogóle czasów nowożytnych jest Karol Darwin. I ja w dużej mierze się zgadzam z tym sformułowaniem. Wydaje mi się, że jakby ta rewolucja darwinowska to jest rewolucja naukowa poniekąd, ale to jest przede wszystkim rewolucja filozoficzna, czy nawet metafilozoficzna. I ona polega na tym, że jeżeli mielibyśmy podzielić obrazy świata na takie dwa ogólne typy, to jeden obraz świata jest taki teleologiczny i opiera się na uznaniu tej celowości, która w świecie istnieje. No i on się wiąże właśnie z teizmem przede wszystkim, czyli z przekonaniem, że rzeczywistość jest racjonalna i jest celowa. A drugi model świata, który występuje we współczesnej nauce moim zdaniem, opiera się na uwznieśleniu przypadku i potraktowaniu przypadku jako jakiejś zasady metafizycznej, jako arche w zasadzie. I z tym Darwinem sprawa jest o tyle ciekawa, że Darwin wprowadza coś takiego jak celowość bez celu, moim zdaniem. To jest takie pojęcie, które u Kanta występuje w ogóle w innej dziedzinie, w estetyce, ale myślę, że ono pasuje idealnie i że ono stanowi jakby istotę darwinizmu. No to znaczy, że no, to jest właśnie taka konstrukcja, która jest poniekąd jakoś konceptualnie złożona, ale też daje nam odpowiedź na wiele różnych pytań. Darwin nam proponuje coś takiego, że my trochę jakby w polemice do tego, co mówisz, że my mamy tą rzeczywistość, która jest zorganizowana jakoś celowościowo, interpretujemy to w taki sposób, że są te celowościowe struktury w nią wpisane, aczkolwiek mamy to wszystko bez Boga. To wynika po prostu z praw
ewolucji. W przypadku Darwina chodzi o mutacje genetyczne, dobór naturalny i tak dalej. W odwołaniu do zjawisk naturalnych możemy wymyślić, jakby możemy dojść do wniosku, że ta celowość jest zachowana, aczkolwiek darwinizm jest rozszerzany na wiele innych sfer rzeczywistości we współczesnej nauce, na przykład na astrologię, moim zdaniem, na to, jak działają planety i w ogóle jakie przemiany zachodzą w kosmosie. No i tutaj właśnie mielibyśmy do czynienia z czymś takim, że ta celowość zostaje zachowana, tylko ona jest, sama celowość zostaje jakby sekularyzowana, znaturalizowana. To jest taka celowość znaturalizowana i wpisana w rzeczywistość, tak bym powiedział. Tutaj jest, ja bym to zespolił z tym pytaniem, kolejnym pytaniem, które zadałeś, mianowicie o tego proroka, o tego takiego poszukiwacza prawdy, który przekracza granice poznania i jakby przekracza to, co naturalne i wchodzi na ścieżkę nadnaturalności. No to teraz powstaje takie pytanie, czy jeżeli ten człowiek, który wkracza na tą ścieżkę gnozy, i on się kontaktuje jakby w odmiennym stanie świadomości z czymś szerszym, co jest niedookreślone, czymś szerszym aniżeli świat, to czy doświadczenie to wciąż dotyczy tego świata, czy doświadczenie to wciąż nie dotyczy tego świata? No bo jeżeli nawet to, iż wykracza ono poza ramy tego, co w tym świecie już jest i co ten człowiek poznał, chociażby jedynie powierzchownie, a dotyka tego, co w nim dotąd niepoznane, to równoznaczne jest z opuszczeniem granic rzeczonego świata, a nie jedynie ich poszerzeniem, bo właściwie takowe miałyby, gdzie takie granice miałyby przebiegać i czym być kreślone, tak? Jeśli nie jedynie rozkurczliwą perspektywą świadka toczącego się spektaklu. To znaczy, że nie chodzi tutaj o to, że jak jest daleko, jak daleko może zajść poznanie, to exteriori, lecz o to, jak głęboko, interiori. I można by to porównać, tak mówiąc jest kolokwialnie, do matrioszki. To znaczy, że poszukiwanie ukrytego porządku w świecie, które wielu mogłoby nazwać Bogiem, niekoniecznie teistycznym, ja na przykład nie jestem zwolennikiem teistycznej koncepcji Boga, i można by tę koncepcję obalić w Trymiga, to się kłaniają paradoksy omnipotencji i jeszcze jakiś inny, którego teraz nazwy nie pamiętam, ale to zostawmy. Paradoks Teodycei, o, właśnie. To jeżeli moglibyśmy to porównać do matrioszki, to znaczy, że my rozbieramy, mamy babę w babie i ta każda kolejna baba jest mniejsza, wyciągasz jedną babę i to jest cały czas ta sama baba. Tylko jest mniejsza, różni się tylko rozmiarem. To jest cały czas ta sama rzeczywistość, tylko widziana z różnych perspektyw. Ona jest wciąż i wciąż odkrywana na nowo. I ten proces poznania, w który człowiek jest zaangażowany, właściwie nigdy się nie kończy. Bo to wynika z samej jakby natury świata, do tego, żeby wciąż się przemodelowywać, wciąż się upostaciawiać na nowo w kolejnych formach. To jest w zasadzie taki termin, już kończę, to jest w zasadzie taki termin, który też w sanskrycie ma swoje, w naukach, w sztukach wschodu, w systemach filozoficznych wschodu ma swoje odzwierciedlenie w pojęciu samsary, czyli w kołowrocie żywota. Mamy koło i tym właśnie chociażby w kontekście astrologii jest sama ekliptyka. To znaczy, że nie mamy początku ani końca, jesteśmy niejako wrzuceni w ten kołowrót i się kręcimy. Dla jednych może być to koło fortuny, a dla innych to może być koło Ixiona. Takie to ciągłe cierpienie za jako rezultat naszych postępowań. No, tam wchodzi oczywiście pojęcie karmy, reinkarnacji i tak dalej, ale nie będziemy w to teraz wchodzić. Robiłem sobie tutaj w czasie twoich wypowiedzi jakieś notatki i w zasadzie jest kilka takich rzeczy, do których chciałem się odnieść. Po pierwsze, wspominałeś o tej świadomości, o filozofii umysłu, o tym, że nie można byłoby badać tej świadomości w sposób miarodajny, w związku z tym, że ona jakby wszystko jest o nią zapośredniczone, tak mniej więcej sobie wyobrażam sens twoich słów, ale wydaje mi się, że to jest taki problem, z którym w filozofii się mierzono już od długiego czasu. Nie wiem, czy się z tym zetknąłeś, ale na przykład Wilhelm Dilthey pisał o czymś takim jak
ograniczenia introspekcji. To, o czym mówisz, w dużym stopniu mi się kojarzy właśnie z ograniczeniami introspekcji. No i myślę, że to jest całkiem zasadne. To znaczy, rzeczywiście tak jest. Jest taki cytat z Hansa Georga Gadamera. Gadamer napisał mniej więcej w taki sposób, że zwierciadło introspekcji zawsze daje zniekształcony obraz. I myślę, że tak jest, że świadomość, jakby w wymiarze świadomości wszystko jest subiektywne i jest też poniekąd zniekształcone. No ale to jest taki problem, który współcześni filozofowie nauki uwzględniają, nie mówiąc o tym, że sam Dilthey już starał się uporać z tym problemem, mianowicie idea hermeneutyki takiej ogólnej właśnie w tym Dilthey'owskim wydaniu była taka, że człowiek, jakby dostęp człowieka do samego siebie zawsze jest zniekształcony w związku z tymi ograniczeniami introspekcji, ale człowiek jest w stanie wyrażać swoje życie wewnętrzne w formie pewnych ekspresji, czyli powiedzmy w formie dzieł sztuki, jakichś artefaktów, które powstają. I Dilthey twierdził, nie wiem czy o tym słyszałeś, że człowiek jest w stanie niejako powrócić do samego siebie okrężną drogą, to znaczy jeżeli do tego też się miał sprowadzać sens humanistyki, że kiedy my studiujemy te różne artefakty, studiujemy jakieś tam dzieła, to możemy z nich wyekstratować, wydestylować to życie wewnętrzne człowieka i wtedy ten zapis tego życia wewnętrznego jest już miarodajny. Nie ma tutaj tych zniekształceń, które występują w przypadku introspekcji. I to jest taka idea, która jakieś tam metamorfozy przechodziła, ale na przykład Daniel Dennett, czyli współczesny filozof umysłu, zaproponował ideę stworzenia czegoś takiego jak heterofenomenologia. I to byłaby fenomenologia, czyli badanie stanów świadomości, ale od zewnątrz niejako. To znaczy mielibyśmy wykorzystywać w niej różne procedury naukowe. W ogóle ta myśl Denneta jest taka, to jest takie filozofowanie w kontekście nauki. Mielibyśmy wziąć na warsztat stany świadomości, ale nie w taki sposób, że my wnikamy w samych siebie, bo to groziłoby tymi nieuchronnymi zniekształceniami, ale mamy już różne procedury neurologiczne, mamy jakieś zewnętrzne opisy naukowe, które pozwalają mniej więcej ujmować te stany świadomości w taki sposób, który pozwala nam ograniczyć te różne problemy, które występowały wcześniej. No i to nie jest coś takiego, do czego ja miałbym pełne zaufanie, aczkolwiek myślę, że to jest jakiś sposób obchodzenia tych problemów, na które ty zwracałeś uwagę. Jest to na pewno pewien sposób obchodzenia, dlatego nie będzie nigdy dotyczył, przynajmniej może nigdy, a przynajmniej taką wysuwam hipotezę, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek dotknął sedna sprawy. Dlaczego? Dlatego, że po raz kolejny dotyczy to wytworów świadomości, czyli wszystko to, co świadomość jest zdolna wytworzyć poprzez na przykład ekspresję znajdującą ujście w sztuce, która jest tak naprawdę wszystko, co dotyczy sztuki, wiersze, poezja, literatura, proza, sztuka, malarstwo, taniec, sport nawet, to wszystko jest alternatywną formą ekspresji seksualnej. Ekspresja seksualna jest niczym innym jak energią witalną, energią życia. Więc teraz jeżeli ten wszystko to, co świadomość jest zdolna wytworzyć i wszystko to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, usłyszeć, dotknąć, powąchać i tak dalej, to wszystko to stanowi formę wyrazu świadomości, która i tutaj można by się kłócić albo w zasadzie wykonać takie rozróżnienie. Czy tak jak powiedział na przykład Tesla, że to nie ja stwarzam moje wynalazki, tylko korzystam z tego rdzenia, które jest we wszechświecie, a mój umysł jest jedynie anteną odbiorczą informacji z pola tego rdzenia. I teraz pytanie jest takie, na ile to, co człowiek zdolny jest wytworzyć, czyli na przykład przykładowo, ja sobie namaluję jakiś obraz, to na ile wygląd tego obrazu i to, co tematycznie on przedstawia, jest wypadkową mojego spojrzenia na świat, a na ile moje spojrzenie na świat jest ekwiwalentem pewnych zapożyczeń. Bo ja nie mogę i każdy inny człowiek nie może funkcjonować w świecie bez interakcji z tym światem. To znaczy, że wszystko to, co ja czytam, wszystko to, co ja oglądam, ludzie, z którymi rozmawiam i którzy się dzielą ze mną swoim światopoglądem i vice versa, to mój umysł wszystkim tym nasiąka. I teraz
to, czego ja świadomie w rozmowie nie rejestruję, to wszystko i tak wpada do mojego umysłu. I to przynależy do sfery podświadomości. Z podświadomością jest generalnie o tyle problematyczna kwestia, że czegokolwiek, co przynależy do podświadomości czy też nieświadomości, nie możemy uznać, że to do tego przynależy, dopóki tego nie uczynimy świadomym. Ale jeżeli to uczynimy świadomym, to przestaje być to podświadome. Więc w zasadzie, czy istnieje w ogóle coś takiego jak podświadomość? A jeżeli tak, to gdzie to jest? To gdzie to się znajduje? I za tym idzie też tutaj materialistyczny pogląd na świadomość, na życie w ogóle. Bo widzisz, jeżeli tak jak to, co mi się podobało też w ostatniej twojej rozmowie, którą przeprowadziłeś, dotknęliście Kartezjusza i tej maksymy myślę, więc jestem. Ja do tej maksymy, do tego motta podchodzę odwrotnie. Mianowicie nie myślę, więc jestem, tylko jestem, więc myślę. Bo jeżeli myśl miałaby być pierwotna do faktu istnienia, to znaczy, że moje istnienie jest uzależnione od myśli, ale myśli kogo? Mnie czy kogoś innego? Bo jeżeli coś lub ktoś myśli, to ten akt myślenia wymaga podmiotu. A podmiot o samym sobie może orzec, że jestem, istnieję. Więc fakt mojego istnienia i to, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że istnieję, cokolwiek by to dla mnie znaczyło i cokolwiek by to znaczyło dla kogoś innego, jest podstawowym, koniecznym warunkiem do tego, żeby w ogóle myśleć, żeby zdać sobie sprawę z tego, że ja istnieję, że ktoś inny istnieje, że my istniejemy. A to, co to dla nas konkretnie oznacza, to już jest inna para kaloszy. No bo zobacz, jeżeli teraz tak, sugerowanie, co też jest właściwe dla ludzi, którzy zajmują się radykalnym konstruktywizmem, zwłaszcza, że mózg stwarza świadomość, to każe zapytać, skąd wziął się mózg. No odpowiedź jest niby banalna. No ze skomplikowanej sieci połączeń neuronalnych. No w porządku. No tylko skąd w takim razie wzięły się neurony, synapsy, dendryty, aksony i tak dalej. No idąc tym tropem dotarlibyśmy niechybnie do jądra molekuły, tylko że w następstwie do kwarków i tak dalej, tyle że poziom subatomowy wciąż jest poziomem fizycznym. No i odpowiedzią, jaka w tym miejscu pada, jak udzielają konstruktywiści, jest najczęściej taka, że ta mówiąca, że struktury te zorganizowały się same, no już żeśmy o tym mówili. Co na powrót kieruje nas ku pytaniu wyjściowemu. Aha. Czyli że tak naprawdę świadomości jako takiej z zastosowaniem metodologii naukowej, czyli z ujęciem pewnych kryteriów, w ramach których dana rzecz, dany przedmiot, dane zjawisko ma się zmieścić, to siłą rzeczy w to badanie zaangażowana jest świadomość. Innymi słowy, można by to podsumować w ten sposób, że czegokolwiek się świadomość dotknie, czy cokolwiek będzie chciała badać, nie będzie badać samej siebie, będzie badać, jeżeli siebie już, to przez kontakt ze swoimi wytworami lub też wytworami czyimiś. To znaczy, że jeżeli ja na przykład, stosując ponownie analogię z obrazem, z malowidłem, jestem w stanie przynajmniej wyobrazić sobie, jakie emocje towarzyszyły malarzowi, temu twórcy, który to rysował, malował, to czy to znaczy, że te emocje są współdzielone? Jeżeli nawet dzieli nas dystans wielu wieków, bo on to narysował, nie wiem, w epoce renesansu, ja to oglądam teraz, to na jakiej płaszczyźnie my się zazębiamy? Czy my się zazębiamy na płaszczyźnie perspektywy, z której oglądaliśmy świat? I tutaj nie jest najistotniejsze, to jest słowo nacechowane pejoratywnie, ale po co ja konsumuję sztukę? Co ma mi to dać? Bo to ma ewidentnie wymiar duchowy. Ja w ten sposób również jestem w stanie niejako poznać siebie. Często jest tak, że
nie potrafimy dostrzec, bo jest to znacznie trudniejsze, nie potrafimy dostrzec tego, co w nas samych jest. Nie potrafimy jakby rozsupłać tego węzła gordyjskiego w postaci pewnych wzorców, które w naszym umyśle tkwią. I to się ciągle w naszym życiu pojawia. Mamy takie wrażenie déjà vu, że ciągle jakby oglądamy ten sam film, tę samą stopklatkę. Ale to jest potrzebne, to jest forma upostaciowienia się tego wzorca, który jest manifestowany na zewnątrz po to, żebyśmy byli w stanie go rozpoznać. Bo dopóki on jest w stanie potencji, dopóki on jest zakorzeniony w naszym umyśle, i my teoretycznie moglibyśmy go sobie obserwować w stanach medytacyjnych i tym podobnych, to jednak z racji ciągłej absorpcji treściami, co to jest zresztą dodatkowy problem u naszej kultury, zwłaszcza zachodniej, gdzie my jesteśmy ciągle zabiegani. I to zabieganie uniemożliwia nam wgląd w samych siebie w sposób diametralnie odmienny od tego, którym my oglądamy samych siebie w wytworach naszej świadomości i czyjejś świadomości niby w lustrze. Czyli że zetkniemy się z jakimś zdarzeniem, z jakimś człowiekiem, z jakąś sytuacją, z jakimś przedmiotem, który przypomni nam charakter naszych doświadczeń, na przykład z dzieciństwa. My nie jesteśmy w stanie tego wspomnienia przywołać od tak ad hoc, ale stykając się z bodźcem, który pierwotnie wyzwolił nas dane odczucie, uczucie, emocje i tak dalej, jesteśmy w stanie to przywołać. Na jakiej zasadzie się to dzieje? Nie wiem, czy dałoby się to wyjaśnić w ujęciu metodologii naukowej. Myślę, że przy tych kryteriach, które może tak, kryteria, którymi my jesteśmy w stanie dysponować i które jesteśmy w stanie zaprzęgnąć do pracy nad takimi zagadnieniami, mogą być użyteczne, mogą być narzędziem pomocowym, natomiast siłą rzeczy będzie trzeba je przekroczyć, jeżeli chcemy po prostu zachować. Właśnie to jest coś takiego, nad czym cały czas się zastanawiam w toku naszej rozmowy. Myślę, że kwestia tego wykorzystywania kryteriów jest tutaj bardzo istotna, bo w tym sensie to ja się chyba zgadzam z tym, że tak jest, że te kryteria mogą mieć ograniczenia i na przykład nauka, tak jak ją charakteryzowałem na początku, czyli coś, co opiera się na tym naturalizmie już w punkcie wyjścia jako takiej dogmatycznej, filozoficznej podstawie, może mieć swoje ograniczenia i pewnie je ma, aczkolwiek nie wiem, czy problem nie polega tutaj na czym innym. W ogóle słuchając ciebie mam takie wrażenie, jest coś takiego, jest taka teoria, że zainteresowania filozoficzne wiążą się z osobowością w dużym stopniu. Na przykład William James o tym pisał, który był jednocześnie filozofem i psychologiem, że na przykład to, czy jakiś filozof stworzył system materialistyczny czy idealistyczny, stanowiło jakby odzwierciedlenie jego osobowości i było ściśle związane z jego osobowością. I są takie teorie, że to, jaka koncepcja filozoficzna kogoś pociąga, jest związane z jego osobowością właśnie. No i ja jakby w tym, co mówisz, się nie odnajduję prawie w ogóle. To znaczy takie rzeczy, one mi nie dają jakiejś intelektualnej satysfakcji za bardzo. To wszystko jest ciekawe, aczkolwiek zwróciłem uwagę na to, jak powiedziałem o tych artefaktach, dziełach kultury i ty zaraz przeszedłeś do tego, że to jest energia seksualna, która jest jakoś tam przetwarzana i rozumiem, że tutaj chodzi o analogię do Freuda i w ogóle tych koncepcji jakiejś sublimacji i tak dalej. No i to są koncepcje, które są interesujące, można o nich rozmawiać, ale one w ogóle nie są jakby udowodnione i to jest tak, że ty robisz kolejne kroki w tych różnych rozważaniach i na każdym z tych etapów kwantum tej niepewności jest duże, a ty jakbyś to tak apodyktycznie rozstrzygał od razu, że tak jest. Ja bym nad tym dyskutował, nie jestem wcale przekonany, czy tak to wygląda. No i jakby też o tym już wspomniałem na samym początku, o tym sceptycyzmie. Wydaje mi się, że w filozofii czasami można jakieś problemy rozwiązywać, ale trzeba stąpać bardzo ostrożnie i jest tak, że im bardziej skomplikowane zagadnienia poruszamy, tym bardziej wzrasta to kwantum niepewności i ono rośnie wręcz jakoś wykładniczo. I mam wrażenie, że jak teraz rozmawiamy, to opowiadasz o tych różnych sprawach,
to jest tak, że ja to staram się sobie uporządkować w głowie i ja jestem gdzieś tam na, jak gdybyśmy obydwaj wchodzili po drabinie, to ja jestem tam gdzieś na drugim czy na trzecim szczebelku i próbuję to sobie uporządkować, a ty jesteś już na czwartym piętrze, naprawdę. I jesteś już wysoko i traktujesz jakby te poszczególne stopnie, które nas dzielą, jako coś takiego, co można byłoby rozstrzygnąć. A ja nie jestem pewny, czy tak można zrobić. Właśnie nie wiem, czy nie jest tak, że te twoje uwagi trochę samozwrotnie do ciebie samego by się odnosiły. To znaczy, jak tutaj, jak rozmawiam właśnie o astrologii, o takich sprawach, jak to poznanie bezpośrednie, jak ta natura rzeczywistości, jak tutaj rozróżnić, czy mamy do czynienia z naszą projekcją, z myśleniem życzeniowym, czy z jakimś opisywaniem rzeczywistości. Powiedziałeś o tym, jak rozmawialiśmy o tym falsyfikacjonizmie, tak zrozumiałem twoją odpowiedź, że być może astrologia nie jest falsyfikowalna, ale wszystko, co dotyczy człowieka, nie jest falsyfikowalne. No i to brzmi przekonująco, myślę, że mogłoby tak być, ale problem polega na tym, że tutaj bardzo nam się rozmywa ta dyskusja i jak ją utrzymać w ryzach, jak w ogóle szukać tutaj jakiejś prawdy. Ja jak czytam takie teksty, właśnie mówiłem ci, że to nie jest za bardzo jakaś moja główna dziedzina zainteresowań, takiej proweniencji spirytualistycznej, religijnej, jak teraz tego Junga na przykład czytałem, no to jeśli chodzi o mój stosunek do Junga, może to będzie jakaś ilustracja tego, o czym mówię. Jung jest bardzo inspirujący i bardzo ciekawy, ale ja go też trochę odczytuję w takim kluczu sceptycznym. To znaczy, wydaje mi się, że w tym, co on pisze, widać wyraźne ślady jakiegoś myślenia życzeniowego, widać, że on jest wplątany w taką dyskusję z samym sobą i że te rzeczy, które on pisze i te jego twierdzenia, to jest trochę efekt różnych książek i teorii, z którymi on się zetknął, że to jest tak, on tam jak opisuje swoje sny, powiedzmy, to jest taka... To są takie narracje jakieś właśnie misteryjne momentami i mam wrażenie, że to po prostu stanowi odzwierciedlenie lektur Junga. No i to nie musi być tak, że to skreśla wartość tych jego przekonań, ale ja jakby ostatecznie nie za bardzo wiem, co mam z tym zrobić i gubię się w tym. I w tym, co ty mówisz, też się niejako gubię. Pamiętam, że kiedyś miałem taką rozmowę z nauczycielem logiki, jeszcze na studiach filozoficznych. To nie było tak, że ja preferuję taką filozofię ściśle w logicznym trybie uprawianą, aczkolwiek staram się to na jakichś tam krótkich dystansach przynajmniej robić. I pamiętam, że tego nauczyciela logiki zapytałem, jak tą logikę wcielić w swoje życie, jak ona ma mi się przydać w uprawianiu filozofii. I on powiedział, że sam się przekonam, że mi nie odpowie na to pytanie, ale sam się przekonam za jakiś czas. No i ja to, jakby mi się przydał przede wszystkim rachunek zdań w takim logicznym myśleniu. To znaczy mniej więcej widzę, jak z kimś rozmawiam, tą strukturę przesłanek i wniosków. Jak są zbudowane te różne wnioskowania, ile tutaj jest przesłanek i ile jest wniosków. I jakby podsumować to wszystko, o czym ty mówiłeś, to jakby to nie znaczy, że to jest nieprawda. Ale gdyby to przedstawić, to o czym rozmawialiśmy do tej pory w formie takiej logicznej właśnie rachunku zdań, no to byłaby jakaś naprawdę wielopiętrowa konstrukcja, niesamowicie skomplikowana, taka, która we mnie rodzi poczucie dezorientacji i takie poczucie właśnie, że to jest interesujące, ale ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest prawda, czy nie i nawet nie wiem, jak miałbym to zrobić. Co ty o tym myślisz? Nie masz jakichś takich wątpliwości? Nie wydaje ci się, że to się wiąże właśnie z jakimiś subiektywnymi zainteresowaniami, z osobowością, że kogoś po prostu fascynują takie rzeczy, a kogoś nie? Ale tutaj jest problem z weryfikacją prawdziwości tego wszystkiego. Wiesz, po prawdzie problem z weryfikacją prawdziwości czegokolwiek, jeżeli mówimy o sprawach będących przedmiotem zainteresowań danych osób, będą występować zawsze. Dlatego, że zobacz, jeżeli podejdziemy do każdej dyskusji, nie tylko tej, którą my tutaj toczymy, ale do każdej innej, przynajmniej takiej, w którą zaangażowani są ludzie o dość szerokich horyzontach myślowych, to jeżeli podejdziemy do tego jako opowieści, którą każdy z nas snuje, i my sobie tak naprawdę sami sobie opowiadamy swoje własne historie,
tylko w troszeczkę innym świetle, uzależniając to od charakteru interakcji, w którą wchodzimy i tym podobne, to nabiera to zupełnie innego wymiaru, zupełnie innego sensu. Bo teraz, widzisz, jeżeli chcielibyśmy, że tak, jeżeli to, co zwiemy rzeczywistym, rzeczywiście jest rzeczywiste, ten świat, to musielibyśmy to sobie podzielić na jakby dwa segmenty, w zasadzie trzy. Że w pierwszej kolejności jest to, co podlega wrażeniu i to, co jest tak stricte obiektywne. Jeżeli mielibyśmy na przykład stwierdzić, czy kolor czerwony, czy to, że sygnalizacja świetlna miga na czerwono, czy to jest obiektywne, to co jest, to czy dla daltonisty będzie to obiektywne, czy też nie? Czy sama informacja o tym, że to jest kolor czerwony, to jemu coś powie? To jest pewna kwestia umowna. Pojęcie jest kwestią umowną. I teraz zauważ też, no i na pewno też to zauważyłeś, że wielokrotnie w rozmowach, najczęściej w rozmowach między ludźmi, występuje zderzanie się wiary w słuszność przekonań na temat pojęć, które zostały gdzieś tam zaczerpnięte. Nie ma, dyskusja nie oscyluje wokół prób rozbrojenia tych pojęć na czynniki pierwsze, dowiedzenia się, dlaczego ja się danym pojęciem zainteresowałem, dlaczego uznaję je za słuszne i dlaczego je wyznaję. Nie ma tego pierwiastka personalnego. Jest pierwiastek pojęciowy, stricte taki akademicki, który tak naprawdę niewiele sensownego wnosi do samej dyskusji, bo tego człowieka nie ubogaca. Ubogaca może jego wiedzę, czyli że ja zdobywam nowe informacje, nowy zasób słów, staję się bardziej elokwentny i tak dalej, ale to jest, to podpada pod zakres kompetencji społecznych. I to, co jest bardzo rzadko robione w rozmowach i w ogóle w interakcjach, jest sposób obnażania się, nierozumiany dosłownie, tylko właśnie metaforycznie, gdzie ja staram się uzewnętrznić, ponieważ robię to także przed samym sobą, snując jakieś rozważania w samotności, nie skupiam się na tym, żeby poszerzać mój zakres słów czy pojęć adekwatnych do operowanego sposobu postrzegania świata, tylko staram się rozbrajać te pojęcia, to znaczy dociec na drodze również introspekcji, tudzież retrospekcji, dlaczego ja się danym pojęciem zainteresowałem. Czy to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wynika z mojej osobowości? Czy moja osobowość miała w tym jakiś cel? Po co to w ogóle jest? Skąd moja osobowość się wywodzi? Jakie elementy się na nią składają? To są kwestie, które mnie na przykład interesują najbardziej. I bardzo często mi tego brakuje właśnie w rozmowach z drugim człowiekiem, żeby te kwestie poruszać. I jednocześnie jestem też świadomy, że poruszanie tego typu aspektów wymaga sporej dozy zaufania. Bo jeżeli kogoś nie znam, dopiero z nim wchodzę w relacje, to sposób operowania pojęciami jest mocno konceptualny. To znaczy, że my się staramy dogadać na bazie zapożyczonych perspektyw widzenia świata. Niezależnie od tego, jakiej płci jest ta druga osoba i jaki ta relacja ostatecznie przyjmie charakter. To dotyczy relacji z każdym człowiekiem. Dlatego na przykład, czy jest to człowiek obcy kompletnie, czy jest to członek rodziny, który może mieć zupełnie inny system wartości niż ja, ponieważ mój zasadza się na kontestacji tych zastanych i ja buduję swój, i też staram się dociec, na ile on rzeczywiście jest mój, a na ile on stanowi powielenie czegoś, pewnych wniosków, do których ktoś już kiedyś przede mną doszedł. I nie mam absolutnie problemu z tym, że przeważa ta druga opcja. Ponieważ tak jak wspomniałeś o tym, o tej filozofii wieczystej, o pewnych prawdach, które funkcjonują w świecie, które są, może moglibyśmy powiedzieć, immanentne, to znaczy, że one nie podlegają konwergencji kulturowej. Kultura stanowi dla nich jakby taką nakładkę, pewien filtr, przez który
przez który te prawdy się przepuszczają, ale prawda o życiu, o sensie egzystencji jest w zasadzie taka sama. I każdy człowiek na przestrzeni dziejów, który chciał się w to zagłębić, dochodził, być może tak jak słusznie zauważasz, okrężną drogą, nie zawsze prostą i nie zawsze usłaną różami, tylko wręcz przeciwnie, cierniami, ale dochodził do tej prawdy na podstawie własnych badań. Badań przede wszystkim samego siebie, rozbrajania swojej osobowości, swojego jestestwa. Mhm. Jak to ujął Emil Cioran, ćwiartowania. Ja ćwiartuję swoje ja, ćwiartuję swoją osobowość, ćwiartuję swoje jestestwo, żeby zobaczyć, co zostanie po tym poćwiartowaniu. Teraz przypomina mi się taka anegdota, już kończąc ten wątek, o królu perskim, który wstąpił na tron w wieku tam lat powiedzmy 20 i chciał się dowiedzieć prawdy o życiu, jednej, jedynej, niepodważalnej. No i oczywiście miał swojego nadwornego jakiegoś tam skrybę, filozofa i mówi do niego, słuchaj, pojedź na 10 lat, wysyłam cię w podróż na 10 lat po naszym kraju, masz wszystko to, co usłyszysz, wszystko to, czego się dowiesz, masz spisać i potem zdać mi relację. No i on po tych 10 latach wraca do pałacu, objuczony książkami i mówi, no panie, ja zapisałem tyle stron, no ale się nie dowiedziałem niczego konkretnego. I król ten manewr powtórzył 4-krotnie, aż w końcu był tak stary, że już leżał na łożu śmierci i mówi, no jak nie teraz, to już nigdy. I wyzwał swojego ostatniego wysłannika w taką podróż. Ten wysłannik wrócił po 10 latach, zastał króla już dogorywającego i nim ten król wziął ostatni oddech, zapytał go, no i co, dowiedziałeś się czegoś konkretnego, jaka jest prawda o życiu? A tamten mu powiedział jedno zdanie. Wasza wysokość, prawda jest jedna, jedyna i niepodważalna. Wasi poddani rodzą się, starzeją i umierają. Aha. I tylko tyle. Ostatnio skończyłem powtórną lekturę Podróży do Kresu Nocy Selina i tam myślę, że podobna wizja ludzkiego życia się wyłania. Właśnie taka wyjątkowo przygnębiająca i odzierająca w ogóle rzeczywistość z sensu. Raczej jako taki bezsensowny łańcuch tych pokoleń. Okej, ale wspomniałeś o Cioranie i w ogóle do filozofii się odniosłeś. Ja coś takiego w tych swoich rozmowach staram się robić, w związku z tym, że zajmuję się filozofią, próbuję to tłumaczyć na język takiej pojęciowości filozoficznej, odnosić to do jakichś tam rzeczy, którymi ja się interesowałem. Tak jak rozmawialiśmy do tego filmu Gwiezdne Wrota, może przejdziemy za chwilę. W każdym razie, jak ja czytałem o tych tematach właśnie, o których wspomniałem wcześniej, okultyzm, spirytualizm, jakiś satanizm, to miałem wrażenie, że tam się pojawiają w zasadzie trzy koncepcje filozoficzne bardzo często. Neoplatonizm, filozofia Bergsona, takie poznanie intuicyjne, o którym ty mówiłeś, no i heglizm też w pewnym sensie, w ogóle jako idealizm ontologiczny, jako przekonanie, że istnieje coś takiego jak ewolucja duchowa, jako przedłużenie ewolucji biologicznej czy naturalnej. Jak ty się odnosisz do tych stanowisk i czy, nie wiem, może ja sobie to opacznie wyobrażam, ale jak byś podsumował te różne przekonania, które ciebie przywiodły do zainteresowania się astrologią i zainteresowania się tymi sprawami, o których mówisz, w takim sensie tych podstaw filozoficznych? Czy to jest tak, że ja gdybym miał podsumować, powiedz mi, czy się mylę, twoje nastawienie do świata, to powiedziałbym, że ty się skłaniasz ku jakiemuś spirytualizmowi i ku jakiemuś idealizmowi. To znaczy zakładasz, że rzeczywistość ostatecznie ma charakter duchowy i tak powinniśmy ją traktować. Oprócz tego to jest jakaś forma intuicjonizmu, czyli coś takiego, o czym Bergson właśnie pisał, że poznanie intelektualne, takie stricte intelektualne, one pozwala nam tylko obchodzić przedmioty zainteresowania od wszystkich stron, ale nie pozwala nam uzyskać wglądu w istotę rzeczy, a tym, co nam na to pozwala, jest właśnie intuicja. No i jakby z tym wiązałoby się też coś takiego jak rozszerzenie tej całej teorii związków przyczynowo-skutkowych. To znaczy one mogą występować na różnych poziomach i mogą obejmować takie zależności jak te zależności astrologiczne.
Powiedz, czy jakoś mniej więcej dobrze to sobie wyobrażam, jak ty do tego podchodzisz w sensie tych podstaw filozoficznych? Generalnie ja zawsze moich klientów, którzy się do mnie zgłaszają, zawsze zachęcam do tego, żeby równolegle albo poprzedzająco zainteresowanie astrologią i zajmowanie się nią w praktyce poprzedzili zgłębianie fenomenu świadomości. Dlatego, że to jest punkt wejścia do rozważań w ogóle o tym, czym astrologia się tak naprawdę zajmuje. Bo jeżeli, idąc dalej, ktokolwiek mnie pyta o ewentualne remedia, o jakieś wskazówki, jak postępować w życiu, żeby mu się działo to, to ja go pytam, ale z punktu widzenia kogo lub czego ty wypowiadasz to życzenie, to pragnienie. I otrzymuję odpowiedź, no to jest moje ja. Ja się pytam dalej, ale co to jest to twoje ja? To jest twoja osobowość. A twoja osobowość ma charakter plastyczny. To znaczy, że ona zawsze będzie wsparta i będzie funkcjonować na zasadzie podstawowej dychotomii chce lub nie chce. I teraz jakby problemy w twoim życiu, w życiu danego człowieka, każdego człowieka, mają ciąg nieskończony. One się nigdy nie kończą. Zawsze będą się nawarstwiały, bo jeżeli ja wyznaczę sobie jakiś cel i będę do tego celu dążył i załóżmy, że mi się powiedzie po mniejszych lub większych perturbacjach, to jakiś czas się nim nacieszę, będę odczuwał radość z tego tytułu, że mi się udało, że jakąś satysfakcję. Natomiast tylko kwestią czasu jest, kiedy tym czymś się znudzę, kiedy to coś przestanie mi odpowiadać, zarówno moim preferencjom, jak i potrzebom, które również są zmienne, bo są warunkowane osobowością, która jest plastyczna. I ja sobie znajdę nowy cel, znajdę sobie nowe przedsięwzięcie, które również osiągnę i które również na pewien czas mnie zadowoli, ale później znowu będę szukał czegoś innego. To jest problem nienasyconości, ale który w zasadzie nie jest problemem, bo tak jak powiedział Platon, jedynym grzechem jest niewiedza. Ja to zdanie rozszerzam o to, że jedynym w zasadzie grzechem jest odmowa dostępu do wiedzy, przy czym zrozumienia też tej wiedzy, a to nie jest jedno i to samo, bo można dużo wiedzieć, ale niewiele rozumieć. To jest w zasadzie jedyny występek, którego człowiek się dopuszcza wobec samego siebie. Bo jeżeli rzeczywiście mu zależy na tym, żeby żyć harmonijnie, względnie spokojnie, w świadomości samego siebie, to wyrzekając się tej świadomości, wyrzekając się możliwości zgłębienia samego siebie i swoich pobudek, swoich motywacji, oddaje swoje ręce w coś, co zwykł opatrywać mianem losu. Że coś, co mu się przydarza w życiu, to jest tak naprawdę od niego niezależne. Bo on tego nie planował, on tego nie sobie nie wykoncypował, nie wyraził tego intencjonalnie życzenia, ażeby mu się to stało. Tylko, że wszystko to, co jest losem, tak jak żeśmy sobie powiedzieli, stanowi najprawdopodobniej odbicie tego, co jest w nas, co jest częścią nas, a na co my nie wyrażamy zgody. To jest bardzo częsty przykład, na przykład w psychologii uzależnień. Zobacz, że jak często bywa tak, że ojciec, jako głowa rodziny, który nadużywa alkoholu, ma syna, który, no, nie wgłębiając się tutaj w szczegóły, doświadcza różnych nieciekawych doświadczeń z tym ojcem. No i on po przekroczeniu tego czwartego roku życia, już grubo po przekroczeniu czwartego roku życia, gdzie potrafi już zracjonalizować sobie, podać argumenty, dlaczego tak, a nie inaczej, i zracjonalizować sobie swoje doświadczenie, on wyraża przekonanie i jest niezbicie przekonany o tym, że on w swoim dorosłym życiu nigdy nie będzie postępował w taki sposób, jak jego ojciec. Ale mija parę lat, zakłada rodzinę, dorabia się dzieci i w obliczu jakiegoś kryzysu, który jest nieunikniony poprzez rozbieżność interesów w relacji na przykład, on zaczyna postępować w sposób dokładnie taki sam lub przynajmniej zbliżony powierzchownie do tego, jaki preferował jego ojciec. I to dlaczego tak się dzieje? Ponieważ niezgoda umacnia ten wzorzec. Jeżeli ja rozumiem,
dlaczego dzieje się to, co, to, a nie coś innego. Jeżeli rozumiem motywację, źródło, za które stoi za danym postępowaniem, jestem wtedy w stanie świadomie wybrać, dlaczego, czy ja chcę wejść w daną rzecz, czy ja chcę wejść w daną relację, czy ja chcę postępować w taki, a nie inny sposób, bo jestem w stanie przewidzieć, nie ze stuprocentową pewnością, że to się wydarzy, ale jestem w stanie mniej więcej przewidzieć, do czego mnie to zaprowadzi, jakie będą konsekwencje moich postępowań. Wiąże się to z dozą odpowiedzialności za swoje życie, a tak jak żeśmy sobie powiedzieli, zarówno odpowiedzialność, jak i wolność są tym, co ludzie deklarują, że chcieliby mieć, ale tak naprawdę zapierają się rękami i nogami, żeby rzeczywiście tak było. Słuchaj, z tym człowiekiem, który nie chce powielać tych wzorców, to nie musi tak być. I to znowu jest tak, że jakby z mojej perspektywy, że ty bierzesz taki przykład, który trochę potwierdza to, o czym myślisz, ale tak wcale nie musiałoby być. Zdarza się tak, ale też zdarza się zupełnie inaczej. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy jakby nie podciągali tych przykładów pod jakieś nasze tezy. A chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo wyszliśmy od tego, że zdaniem Popera astrologia to jest pseudonauka od tych problemów z falsyfikacją. No i chciałem cię zapytać, czy tobie się zdarzały, bo wspomniałeś o jakiejś jednej scysji z kimś tam, czy zdarzało ci się, że ktoś cię oskarżał o jakąś szarlatanerię czy coś w tym stylu? I co myślisz o takich zarzutach w związku z tym, że no jakby to, co mówisz w tym, to nie musi być moim zdaniem z góry nieprawdziwe, ale to jest właśnie już taki poziom abstrakcji, że tutaj trudno jest zweryfikować jakby wartość tych rzeczy, które masz na myśli. Dla przykładu, teraz jak się przygotowywałem do rozmowy, to pamiętałem, że taki filozof analityczny Quine pisał coś o telepatii i przejrzałem sobie te jego pisma, chciałem to znaleźć i Quine pisał o tym, nie wiem, czy jakoś mniej więcej kojarzysz tą jego koncepcję naukową, on się zajmował filozofią nauki i twierdził, że jest tak, że mamy jakieś tam, człowiek odbiera jakieś bodźce i jakby status, wyróżniony status nauki, siła nauki tkwi w tym, że nauka jest w stanie brać te bodźce wejściowe i przewidywać jakieś bodźce, które wystąpią w przyszłości. To jest taki wątek, który generalnie scjentyści przywołują bardzo często. O tym pisał na przykład Stanisław Flem, że nauka sprawdza się w zastosowaniach, to znaczy nauka jest w stanie robić coś takiego, co twoim zdaniem, jeżeli dobrze rozumiem, nie do końca jest możliwe. To znaczy nauka jest w stanie przewidywać pewne zdarzenia naturalne, ale w taki sposób, że to jakby zachowuje odpowiedni poziom regularności i jest w stanie pozwalać nam formułować jakieś twierdzenia, które wytrzymują tą konfrontację z rzeczywistością w ramach eksperymentów i tak dalej. No i Quine pisał o telepatii i pisał o tym, że telepatia jest opcją naukową, że my możemy ją potraktować w taki sposób, to znaczy możemy założyć, że ona nam pozwoli na przewidywanie przyszłości. Tyle tylko, że to już jest opcja naukowa wymarła praktycznie, bo ona się nie sprawdza w zastosowaniach, to znaczy telepatia nie działa tak jak te nasze procedury naukowe. Nie jesteśmy w stanie z niej wyciągać takich regularnych wzorców, które pozwalają nam na przewidywanie rzeczywistości. I nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale z moimi doświadczeniami to się zgadza. To znaczy, ja, kiedy ludzie mi opowiadają o czymś takim jak przewidywanie przyszłości albo na przykład te dziwne zbiegi okoliczności, no to trudno jest to z góry wykluczyć, ale na tym widać wyraźne piętno różnych skrzywień psychologicznych, takiego selektywnego filtrowania informacji albo tego, że ty na przykład przewidujesz przyszłość wielokrotnie i w wielu przypadkach te twoje przewidywania się nie sprawdzają, ty to po prostu ignorujesz. Od czasu do czasu one się sprawdzą i decydują o tym najprawdopodobniej, bo to powinno wynikać z samego rachunku prawdopodobieństwa. Przypadki z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że od czasu do czasu muszą dziać się rzeczy nieprawdopodobne, ale wielu z nas ma taką tendencję, żeby wtedy to idealizować i zakładać, że my rzeczywiście wiemy, że wydarzy się coś takiego, coś, co sobie założyliśmy wcześniej. No a ty z kolei, no nie wiem, można byłoby ci zarzucić, że odpowiadasz tak trochę wymijająco, że właśnie tutaj przyszedłby taki Quine i on by chciał cię złapać za rękę i sprawdzić, czy ty jesteś w stanie
przewidzieć coś takiego, co faktycznie się sprawdzi, będzie można to udokumentować, będzie można sprawdzić, że w skali roku na przykład jakieś przewidywania, o których ty mówisz, się sprawdzały, a ty wtedy odpowiadasz, że to nie chodzi o przewidywanie, że tak naprawdę nie można tego zrobić, że tutaj rzecz w czym innym, no ale jakby w czym rzecz? I czy to nie jest tak, że to jest taka konstrukcja, która podtrzymuje samą siebie w pewnym sensie, która mogłaby, taka konstrukcja intelektualna, która jest nieskończenie elastyczna i pozwala się uchylać przed wszelkimi atakami i jakby w nieskończoność bronić tych swoich racji. Zdarzało ci się spotkać z jakimiś takimi zarzutami i jakbyś się bronił przed nimi, gdyby była taka potrzeba? Znaczy, wielokrotnie się spotkałem z zarzutami o tak zwaną, jak to określasz, szarlatanerię, przy czym nie było podanych konkretnych argumentów, które miałyby się przeciwstawiać tezom, które ja głoszę. Byłyby jakby opozycyjne, racjonalnie opozycyjne do pracy, którą wykonuję. Bo teraz, zobacz, ja na samym wstępie powiedziałem, że jeżeli ktoś prosi mnie o przewidywanie przyszłości, to ja mu mówię, że ja nie będę się tego podejmował, bo chociaż mam w sobie pewną dozę sceptycyzmu, uważam, że są ludzie, którzy potrafią to robić. I oni są tak zwani, nazwijmy, oni są jasnowidzący, ale jeżeli taki ktoś jest uzdolniony w tym zakresie, to on nie potrzebuje do tego astrologii. On nie potrzebuje do tego żadnego systemu, który byłby angażujący intelektualnie. On po prostu to wie. Skąd on to wie? Nie mam pojęcia, skąd on to wie. Ja, pracując z wykresem na przykład, jestem w stanie prześledzić mapę potencjałów i to, co się w życiu danego człowieka już zadziało. I jakby skuteczność tych analiz, tych interpretacji pokrywa się w około 90%. Ale teraz, czym się pokrywa? No, pokrywa się z tym, co rzeczywiście w życiu danego człowieka się działo. Okay. I to, co się dzieje. Jakie on ma tendencje, jakie on ma wzorce wyniesione z domu rodzinnego, jak one wpływają na jego teraźniejszość i jak mogą modyfikować jego przyszłość, na wybory, które on teraz podejmuje. Jakieś skazy rodowe, które idą z pokolenia na pokolenie. Dziedziczenie tak zwane, w ramach tak zwanej derywacji synastrycznej, czyli że może jedna osoba dziedziczy na przykład po ojcu, tam po dziadku ten sam znak słoneczny, księżycowy i tak dalej. To wszystko jest te wzorce, te schematy są powtarzalne. Sposób ich realizacji i to, w jakim wieku ta osoba się tego podejmie, to już jest sprawą stricte indywidualną. Dlatego też może istnieć problem w zaklasyfikowaniu tego, tych odczytów. No i też wprowadzać takie zwątpienie, że no kurczę, może jednak tutaj jest, może jest to nadinterpretacja, może nie ma żadnych faktycznych podstaw do tego, żeby to traktować poważnie jak coś wiarygodnego. Tylko że wiesz, ja się często spotkałem z takim podejściem u osób, które również astrologią się zajmują od strony praktycznej, sporządzają takie analizy, że oni wpierw przeprowadzają wywiad środowiskowy z danym człowiekiem i dopiero wtedy przystępują do odczytu wykresu. No jest to tendencyjny zabieg, bo bardzo łatwo jest sobie wtedy dopasować pewne położenia planet, że tu odpowiada za to i sobie wtedy, wiesz, zracjonalizować, że no tak, no oczywiście, że o to chodzi. Natomiast jeżeli ja czegokolwiek o tym człowieku nie wiem, ja znam jedynie jego datę urodzenia, miejsce urodzenia i nie miałem z nim nigdy styczności, nie widziałem go nawet na żywo i opisuję mu historię jego życia, którą on potwierdza, jak to wytłumaczyć? Ale jaka jest ta twoja skuteczność, jeśli o to chodzi? To wygląda tak, że w każdym przypadku jesteś w stanie to zrobić poprawnie? Jak to się rozkłada procentowo? Jak byś to scharakteryzował? Za każdym razem, jak masz takie dane, to jesteś w stanie człowiekowi przewidzieć mniej więcej dobrze te jego doświadczenia, określić je? Czy zdarzają ci się błędy i zdarza się, że ktoś tego nie potwierdza i jest niezadowolony? Zdarzają się niedociągnięcia.
Dlatego, tak jak powiedziałem, w około 90% przypadków tych analiz, które przeprowadziłem, zgadzało się ze stanem faktycznym. Że to, Okay. co napisałem, to, co wydawało mi się prawdopodobne, że to się zadziało, to ta osoba to potwierdzała. Przy czym istotny jest również fakt, że ja w analizach odżegnuję się od jakiejkolwiek takiej afirmacji tych doświadczeń, takich cech i patrzenia przez różowe okulary. Ja mówię tak zawsze trochę grubiańsko i uprzedzam ludzi, którzy się do mnie zgłaszają. Mówię do nich, że słuchaj, ja będę w stanie ci, jeżeli ty oczywiście tego zechcesz i jesteś na to gotowy, ja jestem w stanie z twojego wykresu wygrzebać ci największe gówno, jakim się w twoim życiu zadziało. I teraz, jeżeli ty nie chcesz, nie jesteś gotowy na to psychicznie, mentalnie, żeby się z tym skonfrontować, to nie robimy. Po prostu nie będziemy tego robić, nie będziemy tego tykać, bo ja też nie jestem z wykształcenia psychoterapeutą i ja nie będę się zajmował procesem, twoim procesem dochodzenia do siebie. Ja mogę ci pokazać, tylko wskazać symptomy, pewne wzorce, które w twoim życiu się dzieją, a jeżeli ty uznasz, że należy to przepracować, jakoś się tym zająć, no to już trzeba posięgnąć opinii, tak, czy opinii, no, po prostu pomocy fachowca. Kogoś, kto jest gruntownie wykształcony w tej dziedzinie i będzie wiedział. Okej, okay. Ale to uściślając, skąd ty bierzesz te informacje? W jaki sposób jesteś w stanie to zrobić, przewidzieć to wszystko trafnie? Dobra, generalnie bardzo, bardzo do uprawiania astrologii, do skutecznego uprawiania astrologii jest potrzebne bardzo mało danych, bardzo mało zasad. Te zasady już ci właściwie wymieniłem na początku tej naszej rozmowy. Powiedziałem, co reprezentuje planeta, co reprezentuje znak i co reprezentuje dom. I jeżeli znasz zestawienia tych archetypów i wiesz, jakie cechy wchodzą w skład tych archetypów, poszczególnych planet, znaków i domów, to cała reszta tak naprawdę bazuje na po pierwsze intuicji, a po drugie na szeroko pojętej wiedzy o świecie i o człowieku. Im szersza jest ta wiedza, im lepiej ten świat się rozumie wokół i rozumie się człowieka, i rolę człowieka w tym świecie, no tym jaśniejsze jest to, co ma na ten temat do powiedzenia astrologia. Okay. Bo w zasadzie czegokolwiek astrologia by nie dotyczyła, to ona dotyczy w każdej kolejnej dziedziny życia i możesz to rozpatrzyć z różnych perspektyw. Bo po pierwsze tak, możesz prześledzić, jakie skazy genetyczne, na przykład dziedziczenie tendencji do zachorowania na nowotwór w rodzie się pojawiają, czyli masz biologię. Możesz prześledzić sobie losy rodziny, na przykład w kontekście jakichś konfliktów zbrojnych, że ktoś tam się urodził w II wojnie światowej i tak dalej, to masz historię. Możesz określić profil osobowościowy danej osoby, to masz psychologię. Możesz przebadać jej system wartości, sprawdzić przekonania, dociec źródła tych przekonań. Kwestii wiary, kwestii poglądów, no to masz kwestie socjalne, tak, społeczne, religijne. Masz mnóstwo różnych, masz całe spektrum dziedzin i całe spektrum sfer życia, jakby skondensowanych w jednej takiej skomasowanej masie. I teraz, wiesz, ja czasami sam się sobie dziwię, w jaki sposób potrafię trafnie odczytać pewne rzeczy. Bo to często wygląda tak, że ja pracując z wykresem, mając przed sobą wykres, nie jestem w stanie w pierwszej kolejności wyczytać niczego konkretnego. I może mnie korcić, żeby napisać coś takiego najbardziej ogólnego, co mi się tam wydaje, ale mnie to nie zadowala. Nie, bo to jest po prostu wykres personalny, dotyczy to konkretnie tej, a nie innej osoby. Ja nie będę powielał czegoś, co nie wiem, co można przeczytać w pierwszym lepszym serwisie internetowym. Bo takie oczywiście rzeczy są. Możesz sobie tam przeczytać opis planety w znaku takim, takim i często ludzie piszą, no ale to nie jestem w ogóle ja. To się w ogóle nie pokrywa. No oczywiście, że nie. Bo to jest jedynie opis archetypu. Masz wyszczególnione wszystkie cechy, a nie będzie u jednego człowieka tak, że on będzie wszystkie te cechy przejawiał. Mało tego. Te cechy będą funkcjonować w zestawieniu z innymi cechami, które są reprezentowane przez inny obiekt. Więc tak naprawdę podejście indywidualne, podejście takie intuicyjne,
To, co powiedziałem, jest kluczowe. Chciałem ci opowiedzieć jedną anegdotę i zapytać, jak się ustosunkujesz do niej. Mianowicie mam kolegę, którego mama była kiedyś u jakiejś wróżki. Wiele lat temu, on był jeszcze, on jest w moim wieku, a był mały, kiedy to miało miejsce. I ta wróżka powiedziała tej mamie podobno, że nie będzie mieszkać w swoim domu. Coś takiego, że będzie mieć dom, ale nie będzie w nim mieszkać. No i przez wiele lat w ogóle nie było mowy o temacie i ta mama w ogóle się tym rzekomo nie zajmowała. No i jakby przechodząc do rzeczy, w zasadzie całe życie na aktualnym etapie tego mojego kolegi i jego mamy sprowadza się do tego, że mieszkali w mieszkaniu, wzięli kredyt, wybudowali dom i ten dom był ukończony powiedzmy w 80%. Wtedy pieniądze się skończyły, zaczęły się problemy z kredytami i zaczął się dramat finansowy związany z tym. No i jakby podsumowując, wybudowali ten dom prawie w całości, ale nigdy się tam nie wprowadzili rzeczywiście. Sprzedali go w końcu, jakoś tam odzyskując część tych pieniędzy, ale te problemy finansowe się ciągnęły za nimi tak czy inaczej. No i ta mama mojego kolegi jest przekonana, że ta wróżka przewidziała to trafnie, że właśnie dokładnie tego dotyczyło to sformułowanie, ta wypowiedź wróżki. No i trudno zaprzeczyć, że dokładność, że to nie jest jakieś ogólne sformułowanie, że ono jest całkiem precyzyjne. No bo mówię ci, że naprawdę tak to wyglądało. To w ogóle jest jakiś centralny motyw całej fazy życia tej mamy, mojego kolegi, że ten dom był, stał, zapłacili za niego, ale nie mogli się tam wprowadzić. Kończyli go, próbowali go tam remontować samodzielnie, ale nie byli w stanie tego zrobić i w końcu skapitulowali i sprzedali go. I mama mojego kolegi, jak łatwo sobie wyobrazić, jest święcie przekonana, że ta wróżka trafnie to przewidziała i że ona powinna była wziąć to pod uwagę wcześniej. Aczkolwiek mój kolega jest sceptycznie nastawiony i on twierdzi, że ta jego mama ma w ogóle jakąś osobowość taką psychotyczną, nazwijmy to, i że to wszystko wydarzyło się na zasadzie jakiejś samospełniającej się przepowiedni, że ta przepowiednia tej wróżki tak głęboko się zakorzeniła w podświadomości jego mamy, że ona w pewien sposób, on opowiadał, że ona na etapie budowy tego domu, ona tak się zachowywała, żeby to sabotować niejako, jakoś podświadomie, że ona robiła wszystko, żeby tak się stało, żeby ta przepowiednia się sprawdziła i żeby tak było, że oni do tego domu się nie wprowadzą. No i nie wiem, czy to nie są jakieś jego nadinterpretacje, ale on tak to opisuje i twierdzi, że w tych zachowaniach jego mamy były jakieś wzorce, które taką tezę by potwierdzały. Co o tym myślisz właśnie o takiej teorii tych samospełniających się przepowiedni i że ludzie, kiedy usłyszą jakąś przepowiednię, to są w stanie, to gdzieś się tam w ich podświadomości zapisuje i jest w stanie zmieniać kurs ich postępowania w taki sposób, że oni sami dążą do tego, żeby to się spełniło. Myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Dlatego, że zobacz, jeżeli chcesz mniej więcej, chociażby jedynie mniej więcej, określić przyszłość człowieka i jakby wskazać mu kierunek, w którym on będzie podążał, najprawdopodobniej wystarczy rozkodować wzorzec, jego model, jego osobowości. Bo jeżeli cokolwiek powiesz mu cokolwiek, to jeżeli on w to nie uwierzy, to jego podświadomość nie będzie dążyła do manifestowania tego. To musi być skorelowane z jego najbardziej głęboko zakorzenionymi przekonaniami na temat jego samego. Mhm. Jeżeli on, widzisz, i teraz można by gdybać, tak? Że co by było gdyby, ale załóżmy przez chwilę, że matka tego kolegi, tego twojego znajomego, miałaby głęboko zakorzenione w swoje przekonanie, które byłoby u niej nawykowe, że czegokolwiek ja się nie podejmę, cokolwiek nie zrobię, to się uda. Że nie ma takiej przeszkody, która mogłaby mnie powstrzymać. I mogą być jakieś przeciwności tam z zewnątrz i tak dalej, ale ja to przetrwam i finalnie zrealizuję to, co sobie założyłam. Ale jeżeli trafiło na przekonanie takie, że o, nie dam rady, nie uda się, to musi być jakieś zrządzenie losu, żeby się udało, to jest niezależne ode mnie, to mamy gotowy materiał na autosabotaż. Mhm. Świetnie opisałeś ten mechanizm.
Właśnie o to chodzi, że człowiek niby chce, niby to, co on deklaruje, to, co on mówi, wyraża to, że on by chciał, ale w środku głęboko w sobie ma przekonanie, że nie, ja tego nie zrobię. A dlaczego ma takie przekonanie? A z różnych względów. Może być na przykład takie, że ja mam w sobie głęboko zakorzenione poczucie, że nie zasługuję na to. Mhm. Że ktoś mi kiedyś takie przekonanie zaszczepił, mam takie, a nie inne doświadczenia i na bazie tych doświadczeń przekonałem sam siebie, że nie zasługuję i nie dostanę tego. Okej. Okay. Dobra, dziękuję Ci za wyjaśnienie. W ogóle dzięki za... Znowu słyszałem pogłos. Dzięki za ciekawą rozmowę. Póki co omówiliśmy tylko te zagadnienia związane z astrologią, z jakimś podłożem, podglebiem tego wszystkiego, takim filozoficznym, konceptualnym, w jakieś dygresje popadając, ale myślę, że to było ciekawe i no, jakby skłania do refleksji nad pewnymi sprawami.